Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktorka i reżyserka Katarzyna Warnke. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję. Kasiu, powiedz mi, jak to się stało, że nieśmiała Kasia z Grudziądza, bo tak kiedyś o sobie powiedziałaś, wylądowała na deskach teatralnych, wylądowała na małych ekranach i wylądowała ostatnio na warszawskich salonach. Aha. Tak powiedziałam sobie? No cóż, chyba nieśmiała nigdy nie byłam. Znaczy, zawsze pamiętam, mam nawet takie wspomnienie z przedszkola, że dzieci, że mamy temat. Byłam uzdolniona plastycznie i dostawałam właśnie taką dużą kartkę z bloku i ja rysowałam na stojąco, tak jak prawdziwa, znaczy tak jak wyobrażenie malarza jest, prawda? Że a wszyscy patrzyli, naśladowali? Nie, a dzieci na małych kartkach rysowały. No i mówienie wierszyków, śpiewanie, tańczenie potem w młodzieżowym domu kultury. Może byłam trochę wyciszona, może taka obserwująca, ale chyba nieśmiała nie. A ty od zawsze chciałaś być aktorką, występować na scenie, żeby ludzie na ciebie patrzyli? Nie myślałam o tym. Pamiętam, że jak jak byłam powiedzmy w podstawówce, to pojawiła się Fashion TV. No i się zakochałam w tym i zakochałam się w modelkach, w projektantach i to była moja pasja, oglądanie, znaczy nie rozumiałam tego kompletnie, u nas nie było warunków na to, żeby mieć te pasje, oprócz tego, że mogliśmy oglądać Fashion TV. Oglądałaś i myślałaś sobie, że fajnie było być taką modelką, tak. Fajnie było być projektantką? Nie, modelką oczywiście. No i patrzyłam na siebie. Wtedy w sumie byłam, jeżeli chodzi o chudość, to byłam idealna, natomiast wzrost tragicznie niski. Wtedy jeszcze, nie wiem, jakieś 1,50 m miałam i wiedziałam, że tam za dużo już nie będzie, więc tak mi się wydawało. Potem sobie zaczęłam myśleć, że powinnam być prawniczką, bo podobał mi się taki wizerunek pani w kostiumie z teczką, która mówi, co mają robić inni ludzie. Ale w międzyczasie jeszcze właśnie taniec, potem była pantomima, Teatr Wizji i Ruchu, który przyjechał do Grudziądza. I wtedy już to było prawie profesjonalne zajmowanie się teatrem, ale takim właśnie ruchowym. No i później zdałam na historię sztuki i stwierdziłam, że nie mogę żyć bez sceny jednak. Znaczy zatęskniłam, bo tamten teatr rozwiązano i stąd zdawałam na studia. Ale na początku był właśnie ten teatr pantomimy i ja gdzieś wyczytałam, że ty chciałaś być mimem, tak. zanim pomyślałaś sobie, że fajnie było być aktorką. Skąd taki pomysł? Bo wydaje mi się, że dla przeciętnego człowieka mim to jest pomalowany śmiesznie pan, który stoi na rynku w Krakowie i ma kapelusz i zbiera tam pieniążki. Ale to słusznie. Nie, ja myślę, że to przeciętne, właśnie jak ktoś mówi, to trudno określić. Ja chciałam właściwie tańczyć współczesnym ruchem chciałam się zajmować tak naprawdę, bo ten teatr, w którym ja byłam, to był taki, prowadził uczeń Tomaszewskiego i to była taka technika slow motion, elementy tańca współczesnego i elementy pantomimy. Ja nigdy nie chciałam być mimem, tylko że po prostu jeżeli mówię o teatrze ruchu, to się tak jakby kojarzy i jest taka skłonność. I oczywiście pantomima, klasyczna pantomima, to jest właśnie Marcel Marceau, taka postać jego, którą wymyślił, taka bluzka w paski, marynarz i róża, którą on wręcza niewidocznej, stwarzanej przez jego wyobraźnię ukochanej. Ale tym nie chciałam być. Chciałam po prostu zajmować się ruchem, tańczyć. Generalnie skupiona byłam na ciele. No i zdecydowała się później pójść tą drogą aktorki dramatycznej, ale ja wywnioskowałem, miałam takie wrażenie, słuchając jednego z wywiadów Tobów, zdaje się, że w polskim radiu, ale nie jestem pewien, że ci aktorzy teatru pantomimy trochę gardzą tymi aktorami dramatycznymi, że to są dwa zupełnie inne światy i nie do końca lubią się te dwa środowiska. No ja miałam taki stosunek. Nie wiem, jaki mają stosunek tancerze do... czy tam aktorzy ruchowi do środowiska teatru dramatycznego. Nie wiem tego. Ja miałam taki, u nas było coś takiego, czego nam nie wmawiano, nie było takiej agitacji. Natomiast pamiętam swoją rozmowę z dyrektorem tamtego teatru, że bardzo mi przykro, ale chyba będę musiała zdawać na studia dramatyczne. I pamiętam to, że... no po prostu podejście do sceny w Teatrze Ruchu, przynajmniej w tym, w którym ja byłam, to jest po prostu świętość. Scena, święte jest moje ciało, w pewnym sensie ciało partnera, jest duża bardzo odpowiedzialność wzajemna, no i anonimowość.
i stąd się wytwarza jakiś rodzaj szlachetności. Większość ludzi nie zarabia na tym, nie robi na tym kariery. No i wybrałeś szkołę teatralną, aktorstwo dramatyczne, ale tobie to studiowanie aktorstwa zdaje się, że nie wystarczało, bo ty już jeszcze na studiach zaczęłaś reżyserować. Powiedz mi, czy rówieśnicy trochę się nie dziwili, że kurde, Kaśka, studiujesz aktorstwo, zajmij się aktorstwem. Nikt nie powiedział, że powinna się skupić na aktorstwie, na reżyserii, to ewentualnie jeszcze przyjdzie czas kiedyś? Nie, nikt się tym nie zajmował specjalnie, że ja coś takiego robię. Myślę, że szokujące było moje... były pierwsze warsztaty, które zorganizowałam, bo to, ta reżyseria z tego wyszła, zaraz to wyjaśnię. To były warsztaty z Krzysztofem Globiszem. Po pierwszym roku stwierdziłam, że bardzo zależy mi na pracy z nim i wiedziałam, że nie mam... że być może jeżeli będę po prostu studentką i będę robiła to, czego się ode mnie wymaga i uczestniczyła w zajęciach, które organizuje dla mnie szkoła, to być może nigdy się z Krzysztofem Globiszem nie spotkam. I stwierdziłam, że muszę, że to jest jakby dla mnie bardzo ważne rozwojowo, więc wymyśliłam warsztaty. Wtedy się nie robiło w szkole teatralnej żadnych warsztatów. Ale zwróciłam się, skrzyknęłam 8 osób z mojego roku, zwróciłam się bezpośrednio do Krzysztofa Globisza. On wymyślił takie zajęcia i robiliśmy to chyba kosztem swoich wakacji, przerwy wakacyjnej i potem był pokaz. A ta druga rzecz to miały być warsztaty z Janem Peszkiem, bo z nim również chciałam się spotkać, ale on niestety nie miał czasu. No ale już skrzyknęłam tę swoją grupę i stwierdziliśmy, że coś japońskiego chcemy zrobić. Znaczy chcemy się spotkać z czymś egzotycznym i zaczęłam prowadzić sama te jakby warsztaty czy pracę nad spektaklem. Potem szkoła podziękowała nam, znaczy powiedziała, że nie jest zainteresowana produkcją tego spektaklu. Trafiłam do Teatru 38, Marcin Kwaśny wtedy to prowadził i to już to był totalny underground. No i tam na zmianę z Homo Twist tam poznałam Maćka Maleńczuka, w takim jeszcze był bardzo rockowym wydaniu. I na zmianę z Homo Twist mieliśmy próby w Teatrze 38. No to był bardzo szczęśliwy czas. Ponieważ to był czas totalnej wolności i wiary w to, co robimy i też to była przestrzeń oddechu dla mnie od pracy w Starym Teatrze, gdzie już byłam na etacie i pracowałam nad Damami i Huzarami, co było dla mnie takim sporym wyróżnieniem i jednocześnie takim trochę... Przeżywam bunt przeciwko mainstreamowi, w którym właśnie zaczęłam uczestniczyć. No i tak to był wentyl. No i spodobało Ci się to reżyserowanie? Wiesz co, to było tak niesamowite doświadczenie samodzielności tego, że właśnie przez to, że nikt się tym nie interesował, przychodziło po parę osób na spektakl, a oddanie dziewczyn, bo akurat skończyło się tak, bo chłopcy nas opuścili, bo uznali, że pamiętam rozmowę z Maćkiem Maleńczukiem, który był oburzony, że ponieważ chłopcy stwierdzili, bo to obsada była, składała się z 3 dziewczyn i 2 chłopców i oni stwierdzili, że to jest zbyt ryzykowne i nie chcą w to iść. No i wtedy Maciek powiedział, o nie, musisz to zrobić, nie odpuszczaj. No więc ja nie odpuściłam, przepisałam to na 3 dziewczyny, uśmierciłam 2 postaci. No i zrobiłyśmy to i to było wspaniałe, no bo, no nie wiem jak to określić. Do dzisiaj zostało mi takie poczucie właśnie, że jesteś w stanie zrobić to, co chcesz zrobić, pomimo niewielkiej ilości środków. Na scenie były 2 krzesła. Nie wiem, jakbym dzisiaj odebrała ten spektakl, ale były osoby, które były zafascynowane. To było niezrozumiałe kompletnie, to co zrobiłyśmy. Ale oddanie właśnie dziewczyn, to, że sprawdziłam to, że mam jakąś zdolność kreacji i właśnie to, że można zrobić coś z niczego. Chyba to jest ten potencjał, który się w sobie czuje. Tak jak ty robisz wywiady, to też jest trochę coś z niczego. Ale ty oprócz tego, że masz na swoim koncie próby reżyserskie, że reżyserujesz, za chwilę o tym porozmawiamy, to też tworzyłaś kostiumy do spektakli, tworzyłaś scenografię, piszesz też dramaty, więc chyba można powiedzieć, że przynajmniej teatralnie jesteś trochę samowystarczalna. Tak. Znaczy... Z jednej strony to wychodzi z konieczności, no bo oczywiście na tamten spektakl nie mieliśmy żadnych pieniędzy i po prostu tu się wzięło halkę, tu się wzięło krzesło, odpiłowało trochę jedną nogę, żeby było inaczej, albo jakaś żarówka wisiała gdzieś w odległym miejscu i to tworzyło klimat. Sama nagrywałam jakieś dziwne dźwięki.
No, ale to... ale teraz przy uwodzicielu też scenografię zrobiłaś. Ty. Zrobiłam projekt scenografii, zrealizować pomogła mi Magda Hekel, która jest, pracuje z Małgosią Szczęśniak na co dzień. I no bo bałam się, że jednak w realizacji będzie bardzo ciężko. Ja myślę, że w ogóle bardzo lubię nowe rzeczy i sprawdzać właśnie swoją wyobraźnię. Lubię się bawić, to jest jakby taka zabawa. I ja uważam, że jest tak, że ja mam jakiś potencjał czy rodzaj talentu i jeżeli mogę go w różnych mediach sprawdzić, to jest to dla mnie zawsze ciekawsze niż ciągle robienie wiedzy. Tego samego. Tak, a myślę też, że coś się dla mnie, zamknął się jakiś etap aktorstwa, znaczy ja bardzo chcę grać i bardzo tego potrzebuję, ale chyba w teatrze to już chciałabym, żeby to rzadziej te premiery następowały. Bardziej chciałabym pracować z kamerą, bo to też jest dla mnie świeży, nowy świat. Skok pierwszy raz w nowe, że tak, w nową przestrzeń i pierwszy raz, że bierzesz narzędzia do ręki, w ogóle nie wiesz, co z tym zrobić i robisz coś i nagle to wychodzi. No to, to są duże napięcia, duże emocje, ale może ja takich, może jestem kamikadze. Trochę, i potrzebuję takich emocji. No i od jakiegoś czasu na deskach Nowego Teatru w Warszawie możemy oglądać monodram Uwodziciel, który ty wyreżyserowałaś, który napisałaś też tekst do tej sztuki. I często aktorzy mówią, że dla nich monodram to jest najtrudniejszy gatunek. A z perspektywy reżysera? No ja bym nie chciała nigdy zagrać monodramu, ponieważ uważam, że teatr... to jest jednak praca grupowa i dobrze jest, bo wtedy się mieszają, wtedy to jest, bo to, co się między ludźmi dzieje, jest ciekawe, a to, co ja sama projektuję, jest dla mnie mniej ciekawe. I w związku z tym nie chciałabym zagrać monodramu. Ale swoją aktorkę wepchnęłaś w monodram. Wepchnęłam, ale to było pisane dla kogoś innego, żeby ta osoba potrzebowała takiego właśnie występu. Niestety ta praca się nie udała, to był aktor amator. I myślę, że to było jednak za trudne zadanie, nie do uniesienia. No i zagrała Anuszka stąd, bo już był tekst, już wymyślone było, już miałam wizję, jak to ma wyglądać i szkoda by było tego nie zrobić. Poza tym dla mnie to też forma pisarska była dużo prostsza niż napisanie dramatu. Zresztą właśnie skończyłam dramat i będę organizowała czytanie. Tak, ale już taki na 4 akty, 9 postaci, nazywa się Klatka, czyli Co ty wiesz o umieraniu. Jest to dramat rodzinny, napisany takim językiem trochę jest on obyczajowy, ale ma w sobie odrobinę absurdu. Dowcip Woody'ego Allena. A powiedz mi, skąd pomysł, żeby poruszyć w tym spektaklu, żeby sięgnąć po tematykę tożsamości płciowej? No bo bardzo się wpisałaś w to, co się teraz dzieje generalnie w mediach, w spór wokół gender. Ja, jeżeli chodzi o płciowość, zajmuję się tym problemem od dłuższego czasu, to znaczy myślę, że takim najpoważniejszym momentem w mojej karierze takiej aktorskiej, ale też w myśleniu, ważny punkt to było zagranie Stawrogina w Biesach w reżyserii Krzysia Garbaczewskiego we Wrocławiu, w Teatrze Polskim i no wtedy zobaczyłam, zszokowana byłam absolutnie tym, jak obwiązując sobie piersi, zakładając garnitur, że jaka jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o język, że te same zdania, które wypowiadam jako kobieta, jako mężczyzna, kiedy je wypowiadam jako mężczyzna, brzmią zupełnie inaczej, budują inny świat, inną osobę, ponieważ myślę, że osobowość pozostaje wciąż moja, ale w momencie, kiedy zmieniam sobie płeć, oczywiście w cudzysłowiu, okazuje się, że jestem dużo bardziej nośna. Osobiście jest to dla mnie bardzo ważny temat. Uważasz, że Uwodziciel to jest spektakl dla każdego? No, niestety myślę, że nie. Znaczy, chciałabym, żeby był dla każdego. Pracujemy nad tym z Anuszką, ponieważ spektakl się... To jest bardzo trudny tekst, chociaż ma dużo dowcipu w sobie, ale wciąż nie możemy dojść do takiej sytuacji. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie... wiem, że się ludzie śmieją, ale po cichu. Wiele osób mi mówiło, że się spłakało ze śmiechu, ale nie było tego słychać, ponieważ nie odważają się śmiać. Chciałabym, żeby doszło do takiej sytuacji, żeby ten tekst po prostu... żeby to było godzina 15 minut spędzona w...
jakby żeby cielesność Anuszki, jej dowcip, jej swada, osobowość, żeby to zajmowało na pierwszym miejscu, a dopiero żeby myślenie następowało po tym, jak się wyjdzie stamtąd. Mhm. A na razie jesteśmy w połowie drogi. To oprócz tego, że reżyserujesz, to jesteś też aktorką i obecnie grasz na deskach Teatru Rozmaitości w Warszawie. Mhm. Wcześniej grałaś kilka lat na deskach Teatru Starego w Krakowie. Mhm. I to są chyba dwa diametralnie różne miejsca. Tak, tak. Spędziłam 4 lata w szkole teatralnej. I tam uczyły mnie pewne osoby, po czym przeszłam do Starego Teatru i tam się z nimi spotkałam. Tak, i to byli moi koledzy, z którymi pracowałam. Więc cały czas właściwie w takiej rodzinnej atmosferze się obracałam. No, Stary Teatr to głównie tradycja, umiłowanie, rzemiosła, oddania, że bardzo silne są... silna jest idea teatru i aktora jako nośnika prawdy, piękna, wiadomo, teraz to się tam zaczyna łamać, bardzo trudna jest ta sytuacja w Starym Teatrze, no ale ja po mniej więcej 2 latach, 3 zaczęłam mieć ogromne parcie czy pragnienie, żeby uczestniczyć w teatrze, który jest taki... ma kontakt z rzeczywistością, jest tu i teraz, jest nowoczesny. No i oczywiście myślałam o Teatrze Rozmaitości i w ogóle o Warszawie. Na szczęście odważyłam się zadzwonić do Teatru Rozmaitości, zaproponowałam to tak samo jak wtedy chciałeś pracować z Globiszem, sama sobie zrobiłaś sytuację, żeby móc pracować z Globiszem i teraz to samo. Tak samo było z Krystianem Lupą, też do niego zadzwoniłam i poprosiłam o współpracę, chociaż wcześniej już były takie... Słyszałam, że jestem brana pod uwagę w obsadzie, Krystian mnie widział i podobała mu się wcześniej... Ktoś mi kiedyś powiedział, że aktorstwo to sztuka czekania, czyli okazuje się, że nie trzeba czekać, tylko trzeba brać sprawę w swoje ręce i działać. Ja bardzo zazdroszczę. W tej chwili jestem znowu w sytuacji takiego oczekiwania i tak już właśnie tak trochę tak wygląda, jeżeli chodzi o kino. Bo znam reżyserów filmowych i z niektórymi się właśnie lubię. Słyszę często komplementy po spektaklu na przykład. No ale niestety jeszcze nie zadebiutowałam, a nie jestem już w sumie w wieku debiutanckim w kinie i bardzo bym chciała. Wracając do Rozmaitości, zadzwoniłaś i co? Zadzwoniłam do Piotra Gruszczyńskiego i zaczęłam tłumaczyć, kim jestem i Piotr mi przerwał, powiedział, że wie, kim jestem, wielokrotnie mnie widział na scenie, bardzo mnie ceni. Powiedziałam, że chcę pracować w Teatrze Rozmaitości, że podziwiam tę drogę, że to jest legenda i... A nie czułaś się trochę głupio dzwoniąc? Bardzo. Pamiętam, jeszcze była taka sytuacja, on powiedział, że nie może teraz rozmawiać, oddzwoni. No i z moim ówczesnym chłopakiem poszliśmy na obiad ze znajomymi i tam trochę wypiłam wina, w sensie dwa kieliszki wina. I jak Piotr Gruszczyński oddzwonił do mnie, to musiałam go przeprosić, bo byłam chyba przejęta tą całą sytuacją i jeszcze pod wpływem tego wina, więc przeprosiłam go, że może trochę bredzę, ale... A on powiedział, że nic nie szkodzi, strasznie się śmiał i powiedział, że w takim razie przekazuje moją propozycję Grzegorzowi Jarzynie i że da mi znać, co dalej. Prawdopodobnie Grzegorz będzie mnie chciał zobaczyć na scenie. No i Janek Klata bardzo wtedy też pomógł, bo też powiedział Grzegorzowi, bo wtedy pracował, był krótko po pracy albo przed pracą w Teatrze Rozmaitości i powiedział, że mnie ceni, że świetnie mu się ze mną pracowało. I Grzegorz był niechętny podobno, a potem przyjechał do Starego Teatru, zobaczył mnie w Wielkim Człowieku do Małych Interesów Michała Borczucha i podobno jak wrócił, to już nie było żadnej rozmowy. To znaczy Janek się strasznie śmiał, że najpierw tak namawiany, a później wrócił i ona jest świetna, tak biorę, koniec, kropka. Więc bardzo... No fajnie to wyszło, tym bardziej, że dostałam rolę w Burgtheater w Wiedniu, gdzie zagrałam po niemiecku, więc to było to moje pragnienie, tak widocznie aż tak się skumulowało, żeby wyjść do świata i rozprostować skrzydła, że aż trafiłam dalej. Mm-hmm. Nie do Teatru Rozmaitości, tylko jeszcze jakby poleciałam do Wiednia aż. No. No, ale ostatecznie trafiłaś do Teatru Rozmaitości i teraz bardzo często mówi się, że jesteś nową muzą Grzegorza Jarzyna, tak jak wcześniej była Maja Ostaszewska czy Magda Cielecka i że teraz jesteś ty. A ty w jednym z wywiadów powiedziałaś, że w tym zawodzie bardzo trudno poczuć się artystą. I powiedz mi, czy gdy grasz na deskach Teatru Rozmaitości, masz czasem takie poczucie, że jesteś artystką? Ja myślę, że uporządkowałam wreszcie te wszystkie sprawy. To znaczy, że miałam potrzebę wypowiedzi, jakąś taką osobistą. I często było tak, że czułam, że...
Bo faktem jest to, nie wiem, stety albo niestety, a aktor jest medium. Rzadko bywa, że może poczuć się artystą, czyli że ma wpływ na formę, że ma tak wyrazistą postać, że jest w stanie przekazać jeszcze coś od siebie. W sensie nie myślę o tym, że bezpośrednio, ale po prostu, żeby być artystą, trzeba być na tyle niezależnym, żeby móc coś od siebie powiedzieć. Mhm. Czy to estetycznie, czy to formalnie, czy to w treści, prawda? A jeżeli ja jestem aktorką i dostaję tekst, kształtujemy, nawet jeżeli wspólnie, to ostatnie zdanie ma reżyser, bo on nosi w sobie ideę i ja nie mogę zbytnio wpłynąć na tę ideę, bo to już nie będzie całością, prawda? Jest to praca zespołowa do pewnego stopnia, no ale zawiaduje tym reżyser. Do tego jest scenograf, do tego jest ktoś, kto robi muzykę, czyli to są jakieś części składowe, trzeba złożyć ten świat i ja jestem tylko z jednym elementów, jestem medium, tak jak dla malarza są farby, poniekąd mówię, nie chcę uprzedmiotawiać. Mnie to zawsze męczyło, miałam jakąś potrzebę wypowiedzi i w końcu ją zrealizowałam i muszę przyznać, jako reżyserka. Jako reżyserka i myślałam, że to wpłynie tak, że teraz nie będzie mi się chciało pracować, czy będzie ciężko ze mną współpracować, a jest odwrotnie, że stałam się jakaś potulna i może lepiej rozumiem to, co przeżywa reżyser, ale też mam przyjemność realizacji. Ale chciałam, bo ty pewnie nie wiesz, no nie, bo jeszcze się, to jest nowy news będzie, bo jeszcze oprócz tego wszystkiego będę śpiewała. Ale to jakaś jednorazowa przygoda, czy szykujesz płytę? Szykuję płytę, ponieważ jestem zaprzyjaźniona ze środowiskiem Lado, czyli singiel robimy z Danielem Pigońskim, którym już wcześniej zrobiłam cover Niczego nie żałuję, Edith Piaf, do spektaklu Michała Borczucha Portret Doriana Greya i to też będzie ten cover na płycie. No i już nagraliśmy piosenkę, ona się nazywa The Miracle Zone i no właśnie jest po angielsku, ale będą teksty po polsku, będą też po francusku, bardzo ciekawy duet będzie po francusku. No i chcę, żeby to była pełna płyta z bardzo wieloma różnymi artystami, częściowo z undergroundu, ale będą też to osoby, które znacie i... A stylistycznie w którym kierunku chcesz, żeby ta płyta poszła? Właśnie to pierwsze doświadczenie pokazało, że... Bo Daniel myślał, że ja będę strasznie awangardowa, że będę miauczeć, robić właśnie dziwne takie soundy, jakieś takie... A ja mam taką ambicję, żeby to były piosenki i no numerem jeden, jeżeli chodzi o muzykę, jakby... jest dla mnie, jeżeli chodzi o karierę i właśnie taką eklektyczność, to jest David Bowie. I coś może udało nam się w kompozycji takiego podobnego zrobić. Czyli ambicje mamy, żeby to było popowe o takiej proweniencji undergroundowej. Bo tak David Bowie to też jest coś takiego. Trochę wychodzi nam Patti Smith. No nie wiem. Czyli no chcesz, żeby to do radia trafiło. Oczywiście. W ogóle jestem za tym, żeby sztuka, również taka trudniejsza, była popularyzowana. Jestem za popartem. A nie boisz się trochę, że nagrywając płytę będzie Katarzyna Wankę, wokalistka, aktorka, reżyserka i Bóg wie jeszcze kto. A Polacy nie za bardzo lubią osoby, które próbują swoich sił na różnych polach. Patrz na przykład Natasza Urbańska. Aha. No wiesz, no nie mogę, jakoś się tym nie martwię. Pamiętam nawet, że miałam taką rozmowę z moją menadżerką, że wiesz Kasia, jak będziemy robiły stronę, no to trzeba będzie jakoś tak, wiesz, no jakoś to, czy osobą, tak, że to trzeba będzie ograniczyć, no po co tak wszystko, a ja powiedziałam wtedy, że bardzo mi zależy, żeby to było, miałam taki moment, miałam nawet taką rozmowę z coachem, w sprawach kariery właśnie, że nie wiedziałam, jak sobie z tym psychicznie poradzić. Zresztą czasem mi się zdarzają takie dni, że mam konferencję w sprawie lekarzy, jednocześnie wieczorem próbę wznowieniową do uwodziciela, a potem leżę w wannie i sobie myślę, kim ja jestem w ogóle i przeżywam jakiś rodzaj kryzysu. Natomiast powoli myślę, że to się układa i to daje takie poczucie wolności i tego, że wciąż jestem tą samą osobą, używam różnych mediów i oczywiście mam nadzieję, że się sprawdzę jako wokalistka, ale i tak samo było z pisaniem i tak samo z reżyserowaniem. No nie wiem, Polacy lubią, nie lubią. Ja myślę, że Polacy są na takim etapie, że jeszcze nie wiedzą, co lubią. Mam nadzieję, że
No nie wiem, że to się sprawdzi. Powiedziałaś, że odkrywasz dużą przyjemność w pracy przed kamerą. Mhm. No i można cię oglądać obecnie w serialu Lekarze. Wcześniej zagrałaś też w innym TVN-owskim serialu Teraz albo Nigdy. Mhm. Ale mam wrażenie, że wtedy tego szumu wokół ciebie nie było, gdy było Teraz albo Nigdy. A tak. Teraz tego szumu jest sporo. Jak sądzisz, dlaczego teraz zaskoczyło, a wcześniej nie zaskoczyło? Mhm. No to tak powiem, nie wiem. Po pierwsze, pamiętam, że wtedy byłam w próbach do Faktory w Krakowie w spektaklu Krystiana Lupy. I ja miałam jeszcze wtedy taki stosunek do telewizji i do takich popkulturowych wydarzeń, taki bardzo byłam zdystansowana, gardziłam sobą, że to robię i wydawałam pieniądze natychmiast, które zarobiłam, że to trzeba wyrzucić to, że tę energię po prostu trzeba od siebie odsunąć. Oczywiście na planie zachowywałam się w porządku, wydawało mi się, że okej, ale Dorota Chamczyk, producentka i tamtego serialu i obecnego, mówiła, że coś by we mnie było widać, że byłam bardzo zdystansowana wewnętrznie i nie, że widać było, że mi to nie sprawia przyjemności. Natomiast od pierwszego wejście na plan Lekarzy, miałam totalną frajdę. No to co się zmieniło? Mój stosunek do rzeczywistości. To znaczy, zaczęłam... lubię teraz spotykać nowych ludzi. Zmęczyło mnie to, że to środowisko... po prostu już poznałam na tyle teatr i tak dużo miałam wrażeń i tyle pracy, że zapragnęłam czegoś innego, jakiegoś oddechu, powietrza. I poza tym jestem zainteresowana... medialnością. Kiedy na przykład ktoś by mi chciał wtedy zrobić zdjęcie, albo miałabym stanąć na ściance, to chyba bym umarła po prostu. Pobiła kogoś, nie wiem, popłakała potem w jakiejś toalecie. A w tej chwili mam tak ogromną przyjemność i wchodzę na, nie wiem, na taką rzeczoną ściankę i mówię wszystkim dzień dobry, super, że chcecie, jestem wdzięczna, że ktoś chce mi zrobić zdjęcie, że ktoś chce napisać newsa, a jeżeli za tym jeszcze idzie, mam jakąś taką moralną też, taki backup, takie bezpieczeństwo, że w sumie to bardzo dobrze dla sztuki, którą uprawiam. A nie boisz się, że ten show biznes cię wciągnie i pochłonie? No, czasami trochę, ale myślę, że to jest taki fajny dreszczyk. Mhm. Znaczy, myślę, że całe życie... tak byłam od zawsze zainteresowana rzeczami, które są głębokie, mądre, wysokiej jakości. Wiesz, z przyjemnością czytałam wszystkie lektury, byłam dobrą czynnicą, z przyjemnością oglądałam teatr telewizji, więc chyba nazbierałam tyle, wiesz, zaplecza, że trudno mi będzie zdradzić to. A myślę, że wpuszczenie powietrza, wpuszczenie w to popu, do którego też zawsze miałam inklinację do zabawy i połączenie tego może dać fajną mieszankę. Kasiu, to ja ci w takim razie życzę tego, żeby twoje życie było coraz bardziej bogate w różne doświadczenia, w różne przeżycia, w różne emocje. Sukcesów na tych wszystkich niwach, którymi się zajmujesz i na tej muzycznej, wokalnej, jak się okazało, i na tej reżyserskiej, na tej aktorskiej. No i niech ci się wiedzie dalej dobrze. Dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję ci za rozmowę. Ja również dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.